Na ogół jest tak, że ludzie są świetnie przygotowani teoretycznie, mają nieźle opanowany warsztat i nie bardzo wiedzą, do czego to służy, co mają dalej robić. No, mają tam też zadawane przez takie tematy do sfotografowania, ale mimo wszystko przyjeżdżają tu po to, żeby ich wpuścić w głęboką wodę, żeby w ogóle nie zająć sobie z tego sprawę, żeby zrobić coś, czego się w ogóle nie spodziewali i na ogół to są ludzie, którzy boją się fotografować ludzi, którzy nie mają odwagi sfotografować kogoś, nie wiedzą, jak do niego podejść. I ja głównie takie warsztaty właśnie prowadzę, które po 3 dniach powodują, że ci ludzie nie mają żadnego problemu, żeby fotografować i na ulicy, i siebie nawzajem, i wymyślać jakieś sytuacje, w których sami biorą udział, wiedzą, jak się zachować, jak się stoi za kamerą, czego potrzebuje człowiek, który jest przed aparatem fotograficznym, jakich instrukcji. Wiedzą, że nie wolno im zatrzymywać kogoś, kto jest przed aparatem im i wykonywać jakichś takich podyktowanych przez fotografa ruchów, tylko trzeba im dać jakieś zadanie do wykonania, jakąś rolę do odegrania, stworzyć jakiś happening, żeby coś się działo, co się potem rejestruje, tak jak fotoreporter to robi, prawda, na planie. Stworzyć plan po prostu. I to świetnie działa. Te warsztaty są podzielone bardzo często na 3 etapy. Jeden etap to jest taki, że ludzie się dzielą na grupy dwuosobowe i siedzą naprzeciwko siebie i patrzą się prosto w oczy. I próbują w rozmowie, która trwa między 15 a 20 minut, zbudować portret psychologiczny człowieka, z którym rozmawiają nawzajem, po to, żeby potem wymyśleć jakieś zdjęcie, które opowie o tym człowieku, czyli sfotografuje, zrobi mu portret. Portret o tym człowieku, a nie portret zewnętrzny, taki jak mamy w paszporcie, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, daję im na karteczkach 4 albo 6 emocji i oni mają zagrać te emocje. To znaczy zamknąć oczy i na przykład jeśli to jest emocja radości, żeby doprowadzić się do takiego stanu za pomocą swojej wyobraźni, żeby nagle wybuchnąć radośnie, głośno i całym ciałem. I wtedy ta druga osoba ją fotografuje. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest wymyślenie jakiegoś właśnie happeningu i zagranie w tym happeningu i każdy po kolei, każdy z tych fotografów, powiedzmy, że jest ich 10, każdy z nich fotografuje raz ten happening, a potem bierze udział w happeningu innego fotografa. Także częściej się jest przed obiektywem, a rzadziej za obiektywem. Co uczy takiej pokory i przede wszystkim ludzie wiedzą dokładnie, jaką informację, w jaki stan trzeba doprowadzić jak człowieka, którego się fotografuje, żeby on się czuł swobodnie, żeby miał zaufanie do fotografującego, żeby wiedział na czym temu fotografującemu zależy. I najlepiej to zrobić tak, żeby on się czuł współtwórcą tego zdjęcia. Żeby wiedział, że tyle samo od niego zależy, jak od fotografa, a może nawet więcej, bo wykreowanie przez niego jakiejś roli, zagranie tej roli jest o wiele ważniejsze niż to samo zatrzymanie przez aparat tego momentu, prawda? Dobry portret to jest opowiadanie o człowieku, jak już powiedziałem, pokazanie tylko jego zewnętrzności. Czyli jeśli dostajemy zlecenie na portret do, powiedzmy sobie, do Newsweeka, prawda? Człowieka, z którym jest wywiad.
to to zdjęcie otwierające powinno już samo opowiadać o charakterze tego człowieka. I dzięki temu, bo ono musi być ciekawe, zatrzymamy się na nim, przeczytamy wywiad, prawda? Czyli w tym zdjęciu, to zdjęcie powinno opowiadać o charakterze tego człowieka, o jego stanie psychiki, o jego charakterze, krótko mówiąc. Ja tam będę rozkładał to na czynniki pierwsze. I widzę człowieka i wiem, że on na przykład jest introwertykiem, albo że jest bardzo otwarty, albo że jest szaleniec. Już po tym zdjęciu mogę go ocenić. Potem czytam artykuł i wszystko się zgadza. Czyli w dużej mierze psychologia obrazu gra. Psychologia obrazu i właśnie ten w cudzysłowie wywiad, który przeprowadziliśmy, ta rozmowa, która doprowadza do pełnej takiej oceny tej osoby i zbudowania właśnie tego portretu psychologicznego. A jak nie mamy okazji porozmawiać tak z kimś, to po prostu w dobie dzisiejszej otwieramy internet i czytamy wszystkie możliwe artykuły na temat tego człowieka. I w podobny sposób budujemy poprzednie wywiady i mniej więcej wiemy, kim jest ten człowiek. To jest obowiązek, inaczej po prostu trafia się ślepo i można zrobić bardzo fantastyczne zdjęcie, przejmujące, które w ogóle nie ma nic wspólnego z charakterem tego człowieka. Technicznie doskonałe, ale... Ale nie tylko technicznie, nawet wydawałoby się, że takie przyciągające, emocjonalne, tylko że akurat ta emocja, którą złapaliśmy u tego człowieka, nie jest charakterystyczna dla niego, nie jest dominująca, to nie jest... Każdy w życiu płacze, ale jeden zapłacze raz, a drugi płacze codziennie, prawda? To samo z uśmiechem. Więc jeśli złapiemy taki nietypowy, ale bardzo chwytliwy emocjonalny moment na twarzy, czy jeśli opublikujemy to, a to akurat nie pasuje do tego człowieka, wprowadzamy w błąd absolutnie czytelnika i odbiorcę. I robimy to bardzo często, bo nam na tym zależy. Jak się popatrzy na zdjęcia polityków w różnych, że tak powiem, reprezentujących różne partie mediach, no to od razu widać takie złośliwe podejście do tematu.